Egoista to jeden. Parka to dwoje, wspólnota to trzech. Dzisiaj spotykamy trzech. Ojca, Syna i Ducha. Trójca. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Brakuje nam wyrazów. Możemy czytać dogmaty, ale nie do końca będziemy wiedzieć, na czym to polega. Miłości trzeba spróbować. Można przeczytać wiele książek o małżeństwie, ale dopiero jak się dostanie pierścionek na palec, to zaczyna być prawdziwe. Prawda, Antek? Odkrywanie Boga i odkrywanie Trójcy Świętej to dzieła miłości. Tak jak Maryja kocha swojego Syna. Tak jak dzisiaj widziałem córkę, która delikatnie obmywa czoło swojego leżącego taty. Trójca Święta jest między nami i będziemy w nią wierzyć wtedy, kiedy podejmiemy tę miłość na nowo. Zaprasza nas Bóg do tego dzieła. I jest wielu ludzi, którzy to rozpoznają. Na przykład Mojżesz, który ma w ręku 10 przykazań, wie, że to będzie trudne. I mówi, ale pójdź z nami, będziesz nam przebaczał i wszystko będzie dobrze. I na taką modlitwę Bóg idzie, bo to jest modlitwa miłości i zaufania. Widzi to święty Paweł, który mówi, bądźcie jednomyślni, bądźcie razem, jacykolwiek jesteście. I Jezus tłumaczy Nikodemowi, że największą miłością to jest właśnie to, że Bóg dał nam Syna, podzielił się tym, co ma najcenniejszego. Kogo ma najcenniejszego, nigdy cię nie potępi. Nie umie. Bóg jest miłością.